O problemie z niesegregowaniem odpadów opowiedziała wraz ze swoim ojcem Markiem Ratuszyńskim podczas konferencji prasowej. Dowiedzieliśmy się, że w Radomiu jest spory problem z podrzucaniem odpadów. Często nieustaleni sprawcy wyrzucają nieposegregowane odpady do wiat śmietnikowych na osiedlach. Wystarczy, że firma odbierająca odpady znajdzie choć jeden taki przedmiot w niewłaściwym pojemniku, czyli na przykład butelkę plastikową w pojemniku na szkło. Od razu wiąże się to z nałożeniem kary na każde pojedyncze mieszkanie. To 66 zł plus 33 zł liczone w czynszu. Jest to absolutnie niesprawiedliwe społeczne, żeby obarczać takimi wysokimi karami osoby, które często mieszkające na tych osiedlach to są osoby gorzej sytuowane, więc dla nich taka kwota jest bardzo wysoka. Naszym zdaniem takie działanie, takie zachowanie narusza niewątpliwie zasady praworządności, narusza niewątpliwie konstytucję, narusza niewątpliwie artykuł 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który, przypomnę, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Na przestrzeni ostatnich 3 lat w Radomiu zostało ukaranych, bo to tak należy nazwać, nie podwyższoną opłatą, tylko karą, i to surową, ponad 300 podmiotów. Biorąc pod uwagę, że chociażby w spółdzielni mojej, w spółdzielni mieszkaniowej Południe, jedna taka opłata z zespołu budynków, które należą do danego śmietnika, jest to około, średnio biorąc, około 10 tysięcy złotych. Także na przestrzeni ostatnich 3 lat pan prezydent uzyskał kwotę ponad 3 miliony złotych po to, żeby poprawić budżet Radomia w sferze gospodarki odpadami komunalnymi. Z tym, że właśnie kara się wyłącznie ludzi z zabudów wielorodzinnych, czyli mówiąc krótko, mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych. Co ciekawe, kara może być nakładana cyklicznie, czyli w najgorszym wypadku mieszkańcy co miesiąc przez cały rok mogą płacić kary za niesegregowane czy też podrzucane odpady. Odwołanie do władz miasta i samorządowego kolegium odwoławczego nie przyniosło rezultatu. Stąd też obywatelski projekt uchwały, nad którym wkrótce pochyli się Rada Miejska. Został on oparty na przepisach obowiązujących na przykład w Toruniu. O jakich zmianach mowa? Jeśli w masie danej frakcji odpadów komunalnych jest ilość innych odpadów nie większa niż 5%, wtedy ta kara nie jest nakładana. Lub też są takie rozwiązania, że jeśli to się zdarzy incydencjonalnie, czyli powiedzmy jeden raz na pół roku, to można różnie oczywiście ustalić, ale jeden raz na pół roku, wtedy jest to rodzaj upomnienia dla spółdzielni, która przekazuje to upomnienie dla swoich mieszkańców. Jak dowiedzieliśmy się na konferencji, spółdzielnie podejmują walkę z tym procederem, montując kłódki na bramach do wiat. Ale mimo tego te sytuacje cały czas się powtarzają. Coraz częściej montowane są kamery. Dzięki nim udało się zatrzymać kilku sprawców, którzy podrzucają śmieci, a mieszkają w innych częściach miasta albo nawet poza nim.